Siemaneczko, z tej strony Media. W dzisiejszym odcinku mamy nowy update'ik w Jailbreak'u. Tak jest, nowy update'ik w Jailbreak'u, więc zobaczymy sobie wszystko, co dzisiaj dodali. A wy, drodzy widzowie, pamiętajcie, zostawcie tutaj subskrypcję, lajkacza i dzwoneczka. Tak jest, i napiszcie mi, jak wam się podoba ten update'ik. I teraz się przyjrzymy, jeżeli będziecie oglądali ten odcinek calutki, tylko ten odcineczek, to pokażę wam w tym odcinku kod na kasę. Tak jest, kod na kasę będzie pokazywany, więc musicie oglądać. A my lecimy do pierwszej zmiany, która została wprowadzona. I będziemy lecieli do zaraz bardziej ciekawszych rzeczy, więc czym dłużej oglądacie, tym ciekawsze rzeczy widzicie. No, a będziecie później też widzieli jeszcze kod na kasę. Tak, darmowa kaska, więc warto sobie zawsze brać. Jeżeli to są kody na kasę, to macie. Może ja będę miał 5 milionów, jak użyję kodu na kasę. No, brakuje mi niedużo. Zobaczymy, dobra. Następnie bierzemy sobie teraz roasterka. I roasterem lecimy do nowego Lambo. Tak jest, nowe Lambo. Znaczy, jeżeli ktoś miał Lambo kupione, to ma ulepszone. To ulepszyli mi automatycznie. Jak ktoś nie miał, no to będzie musiał kupić ulepszone już. Od razu, nie ma już tego starego. Jeżeli dobrze pamiętam, to nie było tutaj, tylko to było po drugiej stronie, za bankiem. Lambo. Poprawili też troszeczkę ikonki. Jest, mamy. Zobaczcie teraz to. To jest to nowe Lambo. Wow, ej, one koze wygląda. Ciekawe, jak bardzo szybkie jest. Czy zwiększali szybkość, czy nie zwiększali szybkości? Mam nadzieję, że coś tam może zrobili z tym. O tak, no to mi się podoba. Dobra, to autko jest teraz kozak, a jak wygląda w środku? O, ja, jest animacja skręcania kierownicą, zobaczcie. Jest animacja skręcania kierownicą. O, dobra. Ej, to też mi się podoba. Coś mi się podoba, że jest animacja skręcania kierownicą. Dobra, i w ogóle widać to. Dobra, teraz tak. Następny co, to lecimy na lotnisko. Napiszę im na lotnisko. Zapraszam. Dobra, na lotnisko. Zapraszamy na lotnisko i lecimy sobie zobaczyć tam zupełnie nowy pojazd. I go od razu kupimy. Tak jest. Od razu go kupimy. Dobra. Mam nadzieję, że może lata, czy nie lata. Nie, raczej nie lata, ale będzie bardzo szybki supercar. No o kurczę, ja się nie mogę doczekać naprawdę tego autka, jak go będziemy mieli tutaj. O, dobra. A czemu ja zawsze tędy jadę? Przecież tu jest wejście. Jest! Dobra, nara, samolot. Jest! 600 tysięcy kosztuje! Ale on koza wygląda. Jak on koza wygląda. Jakie to jest czaderskie. Jeszcze środkowa te po bokach. Ojejku, kupuję go. Drodzy widzowie, teraz każdy, ale to każdy zostawia łapeczkę w górę, a my kupujemy to autko. Każdy tu teraz jest, zostawia łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczka, co tylko da radę, a my wydajemy. Miałem mieć 5 milionów, nie będę miał, ale no. Ło, jeszcze to zamykanie. Dobra, a jak teraz ruszam rękoma? I to też, dobra. Ojejku, dobra, wyjeżdżamy. Ulepszonko na maksa, silniczka. A, jeszcze tylko masz dwie osoby, dobra. Wow, ej, dobra. I sprawdzamy szybkość. Później przetestujemy to też z innymi autami. Czy jest to szybkie, czy to nie jest szybkie. Ale wydaje mi się, że jest to w miarę szybkie. Wow, jak to driftuje. Dobrze, przeszedłem w zakręt. Ale nie, mi się to podoba. Dobra, i teraz sprawdzamy szybkość. Sprawdzamy szybkość, czy to jest w miarę szybkie. Później przetestujemy to jeszcze na przykład za Dixem. I za Dixem się pościgamy. Dobra. Okej. Dobra, mamy, patrzcie na to. Patrzcie na to. Nie wydaje mi się to mega tak szybkie jednak. Ale będziemy to na pewno testować. Znaczy może mi się nie wydaje, tylko dlatego, że no, roasterek jest mega szybki. Ale nie, jest spoczko, naprawdę jest spoczko. Jeszcze dwie osoby mogą usiąść tutaj. Nie, jest, o kurczę, nie. Dobra. Bardzo fajnie się trzyma drogi. Dobra, lecimy tak. Zostały upgrade'y, markersy są teraz ładniejsze. I lecimy teraz do naprawdę fajnej rzeczy, która została dodana. Czyli smoki, granaty smoki. Dobra, tu w prawo. I tu, jeżeli dobrze pamiętam, to tu w lewo. Tu. I w lewo, tak. I mamy gunshopa. I zaraz zobaczycie, co w tym gunshopie w ogóle jest. Teraz tak, gdy wchodzimy sobie do gunshopa, puf, mamy. I tu się nic nie zmieniło. Tu się nic nie zmieniło, ale tu mamy smoke grenade. Bierzemy.
Okej, okay, czyli mamy w ręce smoke grenade. Jak to śmiesznie, o to śmiesznie trzyma w ogóle w tej ręce. Okej, okay, tak jakoś kiepsko, dobra. Ale mamy 3 smoki grenade i kupujemy kadridża do nich. 1201 kadridż, to mega drogo. Dobra, ale mamy 3 kadridże. Czyli mamy 3 smoki w jednym smoku tak naprawdę. To jest coś ciekawego. O, dobra, siadaj. 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 Może siaść? Nie. Tak przy niego. Siadaj. Ej, siadaj, no. Zobaczymy, jak to w ogóle wygląda. Ale zobaczcie, i siedzi z tyłu jeszcze. O. I możemy tak mieć te 3 osoby. Ej, to naprawdę jest ciekawy pomysł. Ciekawy pomysł na zrobienie tego, ale dobra. Teraz jak są, zobaczymy jedną rzecz. Jak się rzuca granatem? Lecimy. O nie, odbił się. Ło, jejku, co tu się dzieje? Co? Co? I ja się wchodzi, to ekran jest taki. A. I smog zostaje przez dłuższy, dłuższy czas. Ej, to jest mega ciekawe, dobra. To, a, można tylko rzucać jednego smoka. Wow! Czekam, czy zadaje obrażenia. Gdzie... Jak to wygląda w ogóle z daleka? Dobra, ej, to nie widać nic po drugiej stronie, co jest. Będziemy musieli zrobić na live'ie pełno smoków i ja nie wierzę, dobra. Ej, nie można rzucać drugiego, póki jeden się nie zakończył. Czyli ja nie będę mógł rzucać wielu. Ale no zobaczcie to, efekt jeszcze smoka zostaje tak przez dłuższy czas. I teraz się tak, czy smok zadaje obrażenia? Nie zadaje obrażeń, po prostu se wybucha, dobra. I trzeba sprawdzić jeszcze jedną rzecz. W ogóle ile będę wydało na te smoki i kasy. Okej, czyli jest taka granica, do której on sięga. I aż przymruża ekran. To będzie na pewno ciekawe. Jeszcze jedno chcę sprawdzić. Jeszcze jedno chcę sprawdzić. Czyli tak, rzucamy tam smoke grenade'a. Dobra. Bierzemy autko i lecimy. Wow, dobra. Czyli zobacz, jak wlecimy tu autkiem, to ono to też, to dostajesz na aucie. Ciekawy ten efekt. Dobra, no i ja widzowie, dotarliście do tego momentu, to teraz wam pokazuję kodzik na kasę w jailbreaku. Kodzik na kasę, tak jest, kodzik na kaskę. Więc lecimy sobie do bankomatu. Ja sobie zawsze lecę do tego, ale możecie jakiegokolwiek bankomatu, ja zawsze ten lubię. Tu mi się fajnie pokazuje, więc sobie tu staniemy. O, tak idealnie, dobra. I jesteśmy w bankomacie i co piszemy? Piszemy tu tak. Mearychy, march. Poczekaj, czy to march? Z małych, march 2021, więc piszecie marzec, tylko po angielsku march. I tak 2021, czyli ten nasz rok. I wtedy naciskacie Enter i dostajecie 5000, czyli dostajecie na kilka granatów za darmo. Czyli teraz tak, rzucamy tu smoka. Ja jeszcze jedną rzecz będę musiał sprawdzić. Czyli jak rzucę smoka pociąg, to czy smok poleci za pociągiem? Dobra. To smok poleci z pociągiem, czy nie poleci z pociągiem? Sprawdzamy to. Mandy sprawdza. Dobra. Jak to będzie wyglądało, gdy rzucę smoka w pociągu? Dobra, mamy. Okej. Okay. Dobra, mamy. I sprawdzamy teraz, jak to będzie wyglądało. Czy smok się zatrzyma, czy smok będzie leciał? Jak on reaguje na... dobra, szybko, nie, zatrzymał się. Dobra, smoke się zatrzymał tam. Myślałem, że poleci z nami. Niestety nie poleciał z nami, dobra. Więc smoke prawdopodobnie będzie tutaj. Tak jest, zobaczcie. Czyli póki był elementem, to był, ale później zniknął. Więc drodzy widzowie, pamiętacie, lajki, suby, dzwoneczki. Sprawdziliśmy kilka i ciekawostkę. Więc na razie trzymajcie się, do kolejnego odcinka.